Zapewne każdy z was słyszał o Elgato Stream Decku, czyli legendarnym panelu przypominającym taką małą klawiaturkę, tylko że z ekranami zamiast przycisków, która pozwala pod każdy z tych guzików podpisać sobie jakąś funkcję, którą wykonuje nasz komputer. Jako że panele tego typu są w zasadzie jednym z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych akcesoriów, jakie można w ogóle położyć na swoim stanowisku komputerowym, to prędzej czy później musiałem po prostu zrobić film, w którym pokazuję wam, jak ja najczęściej wykorzystuję Stream Decka i jakie są najciekawsze rzeczy, które możecie podpisać tutaj pod klawisze. Nie będziemy przerabiać takich oczywistych jak po prostu sterowanie muzyką, czy też muzyką Naszego mikrofonu na Discordzie, my zrobimy troszeczkę więcej i myślę, że w dzisiejszym materiale pokażę Wam 15 najciekawszych sposobów, w jakie możecie wykorzystać Stream Decka. Zapraszam was moi drodzy do oglądania. I może na początku, zgodnie z literą prawa, warto nadmienić, że ten film jest sponsorowany przez Mediamarkt. Natomiast stream Deck, którego wam dzisiaj będę pokazywał, nie został mi przed nich podesłany, tylko sam go kupiłem na ich stronie, a dlaczego na ich stronie? No właśnie dlatego, że na Stream Deka pierwszej generacji obecnie w Mediamarcie są bardzo duże promocje. Dokładnie możecie go kupić za 470 zł do końca 19 grudnia i powiedziałbym wam o. Nawet gdyby ten film nie był sponsorowany przez Mediamarkt, gdyż jest to po prostu najlepsza dostępna oferta na rynku obecnie, żeby go kupić, więc jeżeli jesteście zainteresowani kupnem Steam Decka, odsyłam was do Mediamarkt, który był bardzo otwarty w kontekście tego, jak ten film ma być zrobiony, i po prostu powiedział mi, żebym opowiedział o sprzęcie, który mi się ostatnio spodobał, więc dzisiaj posłuchajcie o Steam Decku, bo jest to rzecz, bez której ja naprawdę nie potrafię żyć. A przechodząc już do pierwszego skrótu, mamy Speed Test, który po kliknięciu wykonuje nam najprostszy, znany wam wszystkim Speed Test, czyli test połączenia internetowego, co przyda się. W szczególności streamerom. no Zresztą do nich jest też ten produkt skierowany, bo kiedy macie lagi, to możecie bardzo szybko sprawdzić po prostu jednym kliknięciem, czy jest to związane z waszym dostawcą internetu, czy być może problem leży po waszej stronie. Bardzo fajna rzecz, niestety troszkę to trwa, żeby zrobić taki speed test, ale tutaj jak widzicie, już mam wyniki. 6 ms pingu, 423 downloadu i 869 uploadu, więc spokojnie mógłbym na tym postreamować, nie wiem, na 15 komputerach. Ale dobra, nie fleksujemy się dzisiaj internetem, tylko opowiadamy o Stream Decku, więc przejdźmy do kolejnej rzeczy, którą jest Mixer Audio. Jest to wtyczka wbudowana w Stream Decka. poprzednia wtyczka. Czyli ten speed test, który tutaj widzicie, został pobrany ze sklepu, który po prostu możecie sobie odpalić i wpisać Speed Test. I od razu tutaj możecie go pobrać, ja już to zrobiłem. Ta natomiast styczka jest instalowana na każdym Stream Deku od razu fabrycznie i pozwala ona wam kontrolować głośność każdego programu, jaki macie odpalony na komputerze z osobnej, Ja sobie mogę tutaj na przykład przejść do przeglądarki internetowej, zwiększać, zmniejszać głośność. Bardzo wygodne to jest, ponieważ nie trzeba wchodzić w mikser audio w systemie, tylko wystarczy, że w panelu Stream Decka wpiszecie sobie Volume Control, wybierzecie Auto Detection i wrzucicie tutaj e, i już. Macie to całe ustawione. Kolejną wtyczką na dzisiejszym miejscu, trzecim, chociaż nie wiem, czy to numerujemy, czy nie, jest wtyczka związana ze Spotify'em. I tutaj mamy bardzo dużo różnych funkcji. Możemy usuwać daną piosenkę z playlisty, zapisywać ją do playlisty, zwiększać, zmniejszać głośność, ustawiać głośność na konkretny poziom. Jest bardzo dużo możliwości, które można sobie też łączyć. Natomiast ja do tego odcinka wybrałem jedną, która mi się wyjątkowo z perspektywy streamera spodobała, czyli możliwość dodania aktualnie granej piosenki e, do polubionych. I jak widzicie, mam tutaj odpalonego Spotify'a. Wyobraźmy sobie, że na przykład streamuje i mam bardzo ważną dla mnie piosenkę, która jakoś losowo poleciała i chciałbym ją sobie zapisać na później, ale nie chcę osobno wyłączać gry na komputerze, przechodzić do Spotify'a i tego klikać, więc klikam po prostu ten jeden przycisk i jak widzicie, dodaje bądź usuwa nam się o nas ulubionych. Także ta funkcja Stream z pewnością zadowoli wszystkich użytkowników Spotify'a, a teraz mamy coś dla osób, które lubią być zorganizowane oraz używają Discorda. I zrobiłem to tutaj w formie multiakcji, ponieważ są aż dwie rzeczy, które nasz Stream Deck zrobi. Po pierwsze, zmieni nam fokus, czyli aktywne okno na komputerze na Discorda, oraz po drugie, zmieni nam aktywny kanał na Discordzie na kanał tekstowy które chcemy przejść. Więc załóżmy, że na przykład na kanale ogłoszenia ja mam jakieś bardzo ważne informacje od moderatorów, do których e, chcę mieć szybki dostęp. Więc jeżeli ja sobie teraz przejdę na inny kanał i chciałbym kiedyś wrócić e, do kanału ogłoszenia oraz w ogóle do okna Discorda, to mogę zrobić to bardzo prosto, wystarczy, że kliknę sobie tę multiakcję i przechodzi mi najpierw do Discorda, a potem jak widzieliście, do ogłoszeń. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli macie jakieś kanały tekstowe na Discordzie, e, które musicie obserwować podczas streamu bądź też po prostu na co dzień, żeby sobie to zaprogramować, potrzebujemy dwóch pluginów. Po pierwsze Discorda, to jak łatwo możecie znaleźć oraz pobrać, wybieracie sobie tutaj tekst. Channel, wrzucacie, wybieracie na jakim kanale chcecie, byście się znaleźli, no i tak naprawdę tyle. Oraz druga rzecz, która pozwala wam zmieniać Fokus, czyli plugin Synchrono AS, opcja Focus Window. Tutaj sobie to wybieracie, dajecie sobie Get Processes i wybieracie, na jakie okno chcecie, żeby wam przechodziło, W moim przypadku jest to Discord. No i dobrze, cztery już za nami. Teraz piąta rzecz, którą wam dzisiaj pokażę, czyli HWinfo, Info. HW Info chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to program, który wyświetla wszelkie informacje i statystyki związane z funkcjonowaniem naszego komputera, tak jak wszystkie zegary, temperatury, mnożniki. No jest tu tego absolutne multum i najlepsze jest to że HWi Info możemy synchronizować z naszym Stream Deckiem. Pisujemy sobie po prostu HWi Info, wybieramy sobie o to i przeciągamy w to miejsce. I teraz możemy sobie ustawić kilka rzeczy i ja wam pokażę, do czego ja używam w ogóle tego pluginu. Ponieważ używam go podczas streamowania, kiedy to streamuję kartą graficzną, czyli MVenkiem, do śledzenia tego, czy moja karta graficzna nie jest przypadkiem przeciążona. Tutaj sobie wybieram tę kartę graficzną, czyli 2080. Wybieram sobie na samym dole Video Encode Zero Usage, czyli zużycie właśnie renderowania wideo przy użyciu karty graficznej, ponieważ właśnie to zużywa MVenk i jak widzicie, tutaj mam 73% zużycia. Można sobie dopisać tytuł GPU, żeby to troszkę lepiej wyglądało. powiększyć czciąkę i naprawdę całkiem przyjemnie to wygląda. Teraz może sprawdzimy sobie w sumie, czy to działa. Wejdziemy w OBS-a i jeżeli włączę tutaj nagrywanie, to jak widzicie, troszeczkę nam się zwiększy ten procent. O, proszę, od razu się 94 zrobiło. Ja może wyłączę, żeby przypadkiem mi się komputer nie przeciążył, ale jak widzicie, mam tutaj to ładnie wyświetlone w formie wykresiku i naprawdę bardzo jest to pomocne, jeżeli chcemy szybko zdiagnozować jakiś problem. Następnie przechodzimy sobie do tego folderu, który kryje nam dwie rzeczy związane tak naprawdę z jedną rzeczą w OBS-ie i zaczynamy teraz w ogóle sekcję filmów, w której są tylko rzeczy. Do OBSa, Cały ten rządek jest związany tylko i wyłącznie z OBS-em. Także zapinajcie pasy, bo pierwszą rzeczą jest ostatnia scena czyli po prostu powrót do ostatniej sceny Jaką miejsce odpaloną. Załóżmy, że w obs macie dużo tych scen. Ja mam akurat cztery i jestem na jakiejś nietypowej scenie, z której przejdę sobie do innej. I teraz, żeby wrócić do poprzedniej sceny, normalnie musiałbym przekopywać się przez to wszystko, co mam tutaj odpalone. A tak wystarczy tylko, że kliknę ostatnia scena i mogę się do niej z dowolnego miejsca w OBS-ie przełączyć. Nie muszę nawet mieć odpalonego tego OBS-a, mogę go mieć zminimalizowanego i to i tak będzie działać. Natomiast, jeżeli chcemy wrócić, mamy opcję następna scena. To robi dokładnie to samo, tylko że na odwrót, czyli wraca do sceny, z której się przełączaliśmy. Jest to mega przydatne, szczerze mówiąc, całe życie czegoś takiego szukałem i fajnie, że w Stream Decku taka opcja jest. A pochodzi ona z pluginu OBS Tools od Barridera, który jest bardzo popularnym twórcą pluginów do Stream Decka, myślę, że nawet najpopularniejszym. Bardzo serdecznie polecam się zainteresować. No i kolejna rzecz, którą Wam pokażę, która znajduje się w tym miejscu, jest związana z przechwytywaniem okna. Również łączy się ona z OBS-em i to z tego, żeby Wam pokazać, jak to działa, wziąłem sobie tutaj jakąś małą notatkę, w której napiszę cokolwiek i załóżmy, że jestem sobie w trybie studia w obs i chciałbym, żeby bez yy, przechwytywania całego ekranu przechwycić tylko i wyłącznie to okno. Więc normalnie musiałbym zrobić tak, że klikam dodaj przechwytywanie okna, wybieram jakie okno bym chciał sobie tutaj przechwycić, to zajmuje dużo czasu. A teraz dzięki temu skrótowi mogę po prostu kliknąć sobie okno, które chcę przechwycić do OBS-a, kliknąć o tutaj i jak widzicie, ono mi się magicznie pojawia w OBS-ie. Mogę sobie teraz zrobić z tym cokolwiek, zrobić przejście. No jest to bajecznie proste i bardzo, ale to bardzo pomaga z przyspieszaniem sobie workflow podczas streamowania. Wtyczka nazywa się OBS Tools, i jest to Focus Window Capture, czyli po prostu przechwytywanie aktywnego okna. Następnie mamy input volume, czyli tak naprawdę cały folder z aż trzema rzeczami, które sobie tutaj wrzuciłem, które się sprowadzają tak naprawdę do jednego, czyli do kontroli głośności w OBS-ie. I tutaj moi drodzy, jeżeli odpalimy sobie z powrotem OBS-a, to widzicie, że mam tutaj mikrofon oraz urządzenie audio, czyli mój dźwięk z komputera. I mogę sobie kontrolować głośność tych rzeczy po jednym decybelu albo ustawić na konkretny poziom tutaj 0 dB, minus 5 i minus 23, czyli moja domyślna głośność, na której mam muzykę. I dzięki takiemu ustawieniu mam cały mikser OBS-owy tak naprawdę spięty w jednym miejscu. Więc mogę sobie dosłownie wszystko kontrolować jeżeli chodzi o głośność, bez dotykania okna OBSa, co naprawdę jest mega wygodne, no i na górze sobie tutaj też podpisałem wyciszanie mikrofonu oraz wyciszanie dźwięku z komputera, co również myślę, że jest dosyć przydatne. I takie coś możecie sobie zaprogramować, używając znowu OBS Tools od Bar Tym razem jest to Input Volume Adjust. Wybieracie sobie to po prostu, przeciągacie tutaj, wybieracie jaki input chcecie kontrolować oraz o ile chcecie zmienić głośność tego inputu i tak macie zrobioną właśnie i rozwiązaną tę moją zmianę po 1 decybelu. Natomiast jeżeli chcielibyście ustawić przyciskiem głośność na konkretną, na przykład te minus 23 dB, tak jak ja to robię tutaj, to jest to Input Volume Set zamiast Input Volume Adjust, i po prostu sobie tutaj ustawiacie na konkretną głośność, jaką byście chcieli dla danego wejścia. Bardzo proste i intuicyjne, no i moim zdaniem, naprawdę 10 na 10. No i ostatnia rzecz, stricte związana z OBS-em, która naprawdę zmieniła sposób, w jaki obecnie streamuję, czyli możliwość aktywacji bądź dezaktywacji danego filtra za pomocą Stream Decka. Możemy sobie to ustawić pod dowolne źródło jakie tylko mamy w OBS-ie. Ja na przykład wezmę sobie tego screenshota, czyli po prostu moje zdjęcie, i na tym screenie z moim zdjęciem, na szybko sobie dodamy jakiś. Filtr. Powiedzmy, że to będzie korekcja kolorów, która, jak widzicie, troszeczkę nam tutaj zmienia w tym, e, jak wygląda nasz obraz. I jak widzicie, mogę sobie dezaktywować i aktywować ten filtr po prostu za pomocą Stream Decka, co jest totalnie kozackie, bo nie można tego zrobić za pomocą jakiegokolwiek skrótu klawiszowego bądź jakiegokolwiek nawet innego urządzenia typu Stream Deck. Jest to tak naprawdę bardzo proste rozwiązanie problemu, który mnie przynajmniej doprowadza do szału, kiedy realizuję jakieś transmisje, czyli właśnie tych filtrów. To tutaj można sobie to dowolnie tak naprawdę ustawić do jakiegokolwiek filtru, nie tylko do korekcji kolorów. I uważam to naprawdę za bardzo fajną funkcję. No i na koniec. Przechodzimy do pięciu chyba w ogóle najlepszych funkcji, jakie pokazuję Wam w dzisiejszym odcinku, i zaczniemy sobie od tej, bo jest bardzo prosta, a naprawdę bardzo cieszy. Gratulacje użytkowniku zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S. No i proszę bardzo, moi drodzy, to jest najzwyklejszy text to speech, czyli zamiana tekstu, który sobie wpiszemy tutaj w stream decku na mowę, którą po polsku bądź po angielsku przeczyta jakikolwiek głos sobie tylko tutaj nie ustawimy. Fajne jest to, że możemy też ładować tekst z pliku, więc możemy sobie z, to zsynchronizować z jakimkolwiek innym programem, który generuje tekst w formacie txt No i możecie sobie tutaj ustawić jakiekolwiek rzeczy, które na streamach na przykład, bądź w jakichkolwiek innych sytuacjach wam się przydadzą. Kolejną rzeczą, którą mam wam do pokazania, jest to narzędzie, czyli OCR, które po prostu jest skrótem klawiaturowym odpalającym pewną konkretną funkcję programu. Szare X, czy tam Sharex, nie wiem jak to się czyta Pozwalającego nam robić dowolne screeny W jakikolwiek sposób byśmy tylko nie chcieli Możemy zrobić na cały ekran, może, możemy zrobić jakiś region Czy tam wycinek ekranu Możemy automatycznie co jakiś czas robić screena Ale nas interesuje inna rzecz Nas interesuje pe, pewna rzecz z zakładki Tools Czyli OCR, który jest najprościej mówiąc Konwerterem tego, co jest napisane na obrazku Na ekranie, na zwykły maszynowy tekst Załóżmy, że macie jakieś zdjęcie Jakiegoś tweeta, czy cokolwiek z czego chcielibyście wziąć tekst Na przykład tutaj ta strona MediaMarktu I jeżeli tylko kliknę sobie guzik OCR to mogę zaznaczyć obszar ekranu, z którego chciałbym pobrać tekst, w tym przypadku jak to będzie to 450 zł taniej. Teraz mi to zaznacza. I proszę bardzo, ten tekst mogę sobie teraz skopiować i powklejać gdziekolwiek, tylko bym chciał, nie muszę go przepisywać z ręki. Może w przypadku tego tekstu 450 zł taniej to nie robi zbyt dużej różnicy, ale na przykład, jeżeli mamy jakąś pastę, którą chcielibyśmy bardzo szybko przerobić sobie na tekst, bo po prostu chcemy ją wkleić w konwersacji z naszym ziomkiem, to wystarczy, że zrobimy sobie tak. I proszę bardzo, cały tekst pasty możecie mi sprawdzić, czy tu nie ma żadnego błędu. Jest jeden do jednego przepisany tutaj. Dzięki bardzo szybko można go sobie przekleić Myślę, że spokojnie najlepsza i najczęściej używana funkcja Steam Decka Przyze mnie I naprawdę bardzo cieszę się, że ją odkryłem Bo zmieniła sposób tak naprawdę w jaki korzystam z komputera Jako kolejną rzecz mamy znowu coś Co przyda nam się szczególnie kiedy korzystamy z internetu Czyli możliwość zrobienia screenshota całej strony internetowej I działa to po prostu tak Że wybieramy sobie na przykład naszą przeglądarkę Klikamy start scrolling I proszę bardzo automatycznie nam się scrolluje cała strona Żeby na sam koniec wygenerować nam jednego Bardzo dużego screena Którego tutaj możecie sobie zobaczyć Jak widzicie cała strona jest ze screenowana oraz na przykład skopiować bądź zapisać na dysk. Bardzo, ale to bardzo przydatne narzędzie, które zdecydowanie przynajmniej moje serce skradło. Jest to rozwiązane przez plugin ShareX, wystarczy sobie, że weźmiecie sobie tutaj screenshot i wybierzecie z tych wszystkich opcji scrolling capture, czyli po prostu screena ze scrollowaniem strony. Jedna rzecz natomiast wbudowana w ten plugin mi nie działała, czyli opcja text capture OCR i tutaj jeżeli wejdziemy sobie po prostu w ShareX, weźmiemy tools i OCR e, to normalnie nam to zadziała, dlatego problem jest jakoś po stronie tego pluginu, ja to po prostu obszedłem tak, że ustawiłem sobie w ShareXie o tutaj, skrót pod funkcję OCR na Ctrl Shift Alt O i dokładnie ten sam skrót tutaj sobie wpisałem pod opcją hotkey. Zrobiłem to po prostu tak. Ctrl Alt Shift O. No i tyle. I to jest w zasadzie najważniejsza rzecz w Stream deko, bo w każdym praktycznie programie jesteście w stanie ustawić sobie jakieś skróty klawiaturowe i dzięki temu macie tutaj dużo większy wachlarz możliwości. No i na koniec przechodzimy do dwóch naprawdę często używanych przeze mnie pluginów. Pierwszym z nich, może zaczniemy od końca, jest Audiometer, który znowu jest od Bar Ridera, tak jak połowa pluginów w ogóle z tego odcinka. I jest to po prostu możliwość mierzenia głośności aktualnie puszczanych przez nas na komputerze rzeczy. Jak widzicie, pięknie to działa. Tutaj mam. Ja, ja sobie wyłączę, bo nie chcę kopić strajka. Bardzo prosta rzecz, a bardzo przydatna, jeżeli puszczamy często jakąś muzykę. Albo chcę mieć po prostu podgląd na to, jak bardzo ona jest głośna. No i na koniec, mój ulubiony skrót, a w zasadzie kombinacja wieloklawiszowa, bo tutaj mamy aż trzy akcje dodane. Może w następnych odcinkach o funkcjach Stream Deck'a, jeżeli byście takie chcieli, napiszcie koniecznie jeszcze w komentarzu, porobię wam jakieś bardziej skomplikowane akcje, bo myślę, że jestem w tym dosyć dobry, natomiast na początek chciałem zacząć od czegoś dosyć prostego. Mamy tutaj dwie rzeczy obie z pluginu Barrider. Po pierwsze, Advanced Launcher, który jest ustawiony na odpalanie Vivaldi'ego, czyli mojej przeglądarki to mógłby być Google Chrome, to mógłby być Firefox, dosłownie cokolwiek. Z tym, że Advanced Launcher, zamiast po prostu funkcja Launch, czy tam open. Jest nam potrzebne po to, żeby dodać sobie tutaj argumenty. Pierwszym argumentem jest new window, żeby nam się wivali, czy tam Chrome otworzył w nowym oknie, a drugim jest site, e, który otwiera nam konkretną stronę internetową, w tym przypadku stronę kalendarza Google. I teraz o co nam chodzi? Ten skrót otwiera nam po prostu kalendarz Google. Ten tu dodaje nam 50 milisekund oczekiwania, aż ten cały kalendarz i całe nowe okno przeglądarki się odpali. Natomiast ten tutaj skrót, czyli window mover, wybiera aktywne okno, czyli w tym przypadku okno, które dopiero co 50 milisekund temu się otwarło, czy tam otworzyło. No i możemy sobie tutaj ustawić, gdzie on ma być dokładnie położone oraz jaką ma wielkość. Więc może całość teraz nagram telefonem. Ten skrót, jeżeli go tylko kliknę, otwiera mi tutaj nowe okno kalendarza, a potem od razu przerzuca je na ten ekran, tak, żebym miał je dokładnie w miejscu oraz w wymiarach, w których chciałbym, żeby to okno się znajdowało. Niby nic, a naprawdę uwierzcie mi, że jeżeli wszystkie programy, których na co dzień używacie, ustawicie sobie w ten sposób, to nigdy więcej nie będziecie musieli przesuwać i dostosowywać sobie okienek, a to jest naprawdę rzecz, która szczególnie jeżeli robicie bardzo powtarzalne rzeczy na komputerze, jest bardzo przydatna. No i to byłoby, moi drodzy, na tyle w dzisiejszym odcinku o funkcjach Stream Deck Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. A jeżeli chcecie kupić Stream Deck, to pamiętajcie, że możecie zrobić to w MediaMarkcie, po naprawdę najbardziej okazyjnej cenie, jaką jestem w stanie wam znaleźć. Bardzo się cieszę, że są takie współprace, gdzie mogę jednocześnie zrobić coś przyjemnego i pożytecznego i powiedzieć Wam o czymś fajnym, bo pewnie wiecie, że dosyć często wspominam wam o jakichś fajnych promocjach, więc i w tym przypadku nie owijam w wypełnę. naprawdę za te pieniądze, warto kupić Stream Deck, bo tak naprawdę macie nieograniczone możliwości, świetny software i całą masę pluginów, a płacie tylko 469 zł, a nie tak jak normalnie, także tym bardziej polecam. Także do następnego, trzymajcie się po cześć.